Pozwolicie Państwo, że zacząłbym od dnia 1 września. To jest taki dzień, który dla mnie był dniem szczególnym, ale myślę, że on powinien być ważny też dla wszystkich Polaków. Dlaczego, to zaraz wyjaśnię. Co się wydarzyło 1 września 2016 roku? To był dzień dla mnie szczególnie ważny. Dlaczego? Dlatego, że tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w trzyosobowym składzie, przewodniczący tego składu, że te 8 lat chodzenia mojego po sądach, to sąd nie wie, na jakiej podstawie to się w ogóle stało. Sąd pytał, co ja w ogóle robię w tej sprawie od 8 lat. Prawomocnie, ostatecznie, nieodwołalnie uniewinnił mnie z zarzutu w sprawie afery marszałkowej, który był najważniejszym moim problemem przez te wszystkie lata. To była matka albo macocha wszystkich moich problemów. Przewodniczący składu sędziowskiego powiedział, że nigdy nie było nawet cienia dowodu przeciwko mnie, więc pytał prokuratora, jak to się stało, że ja od 8 lat chodzę po sądach. Nie chcę tu uprawiać państwu, przed państwem martyrologii, ale rzeczywiście to taki niezwykły czas. Pamiętam, jak w latach 2008-2011 musiałem się 2 razy w tygodniu meldować na policji, jak taki pospolity gangster, jak dzieci chciały pojechać na wakacje, bo bardzo lubimy jeździć nad Morze Bałtyckie w jedno miejsce do Darówka, ciągle w to samo. Pojechaliśmy zatem, żeby miały troszkę wakacji. We wtorek musiałem z tego Darówka 500 km do Warszawy, potem z powrotem, w piątek znowu 500 km. No i tak to sobie trwało przez 3 lata. Jak moja siostra mojej żony brała ślub za granicą, to poprosiłem o zgodę na jednorazowy wyjazd, bo przecież miałem zabrany paszport i zakaz opuszczania kraju, jak bandyta. Pani prokurator Jolanta, mama, i patrząc cynicznie, powiedziała, no nie wiem, czy możemy się zgodzić, może panu się Kolumbia spodoba, a my nie mamy umowy ekstradycyjnej z Kolumbią. No takie sympatyczne rozmowy, żeśmy sobie prowadzili przez te wszystkie lata. Ja żałowałem tylko, że na sali rozpraw nie było tych bandytów. Dobrze, że są kamery, może będą to oglądać. Tych bandytów, prokuratorów, pani Jolanty Mamej i pana Andrzeja Michalskiego, z którymi się spotkam na pewno na sali sądowej, bo będę wytaczał im procesy za to wszystko, co zrobili. Nie chodzi o mnie, chodzi o to, by tacy bandyci udający prokuratorów nigdy więcej nie krzywdzili już innych ludzi. Więc mam nadzieję, że pani Jolanta... że ci państwo obejrzą to i będziemy się jeszcze na pewno niejednokrotnie spotykać na sali sądowej, tylko tym razem w innych rolach. Proszę państwa, dlaczego powiedziałem, że ta sprawa, ten dzień powinien być ważny nie tylko dla mnie, ale dla Polaków generalnie, bo sędzia, orzekając o mojej niewinności, dodał, że powinien być inny proces i to jest ważne, powinno być ważne dla innych osób, dla mieszkańców naszego kraju, bo sędzia stwierdził, że powinna być nowa ława oskarżonych, tym razem już z autentycznymi podejrzanymi, czy też oskarżonymi o popełnienie przestępstw. I sędzia wskazał 3 osoby, które powinny usiąść na tej ławie oskarżonych, z imienia i nazwiska. Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondaryk i Paweł Graś. Sędzia... Wiecie państwo, sędzia powiedział, że to jest początek ławy oskarżonych. Więc ten dzień powinien być dniem, w którym rzeczywiście zaczęły się kłopoty Bronisława Komorowskiego, Krzysztofa Bondaryka, Pawła Grasia. Ja mam nadzieję, że ten czas jest naprawdę bliski, bo tym razem to już nie mówię ja, tym razem to mówi przewodniczący składu sędziowskiego Sądu Okręgowego w Warszawie, że jest wiele dowodów w tej sprawie, że ci ludzie łamali prawo i że skalę tego łamania prawa, skalę popełnionych przez nich nadużyć i przestępstw powinien dostrzegnąć proces. Ale powinien się odbyć ten proces. Więc mam nadzieję, że niebawem rzeczywiście będziemy świadkami epokowego wydarzenia, jakim byłoby posadzenie na ławie oskarżonych byłego prezydenta Polski.